klubu. W pewnym momencie patrzę i ta choćby lawina czy coś z góry leci. Specjalne wydanie programu Pod Napięciem z Katowic o 21.50. Jutro na Wspólnej. Wiem, że dzieje się coś złego. Bardzo cię kocham. Nie płacz. Ja nie płaczę. Ja już nie wyjdę. Na Wspólnej. Jutro o 21.00 w TVN. Wróciła po 17 latach. Cześć, tato. Witaj w domu. Podaje się za ich córkę. Powinniśmy być bardziej ostrożni. Ojciec jej nie wierzy. Może być poszukiwana za morderstwo. Policja zaczyna dochodzenie. Udowodnię, że jestem Karen. Ukochana z dzieciństwa. Jutro o 22.35 w TVN. Nie rozumiem. Dziś w programie uwaga. O PiS zawsze myślałam, że troszeczkę zarozumiała. Dajcie panu już trwać, że ten spokojnie. Co wyobrażam, jak ona się czuje. To trzeba żyć z tym. W kulisach sławy Otylia Jędrzejczak. Otylia ma wszystko wypisane na twarzy. Wyszła z wody i ryczała. Tak jak po prostu dziewczynka, której ktoś zabrał zabawkę, której kto dostała bójkę w szkole. Uwaga, dziś o 19.45. Czy hibernacja jest możliwa? Mamy właśnie przed sobą żywy dowód. Ten człowiek zamrożony podczas II wojny światowej znalazł się raptem w latach 90. I czuje się w naszej rzeczywistości strasznie zagubiony. Mel Gibson i Jamie Lee Curtis w filmie Wiecznie Młody. Dziś o 25 w TVN. Tomasz Sekielski i Andrzej Morozowski nie boją się kontrowersyjnych tematów. U nich Lech Kaczyński przeprosił Donalda Tuska. U nich premier ogłasza swoje nominacje. Pan minister Ludwik Dorn będzie wicepremierem. Oni mają wpływ na polską politykę. Panowie Sekielski i Morozowski skłonili mnie publicznie na antenie, abym zadzwonił do Rafała Kaczyńskiego w celu rozpoczęcia na nowo rozmowy o koalicji. Teraz my. We wtorek o 22.30 w TVN. Nasi płyn do drzewa. Nie. Płyń, Lasi. Płyń.